Dzień dobry Państwu, Mateusz Benedyk, Instytut Misesa. Chciałbym dzisiaj Państwa zachęcić do tego, żeby wejść na stronę dołączmises.pl, gdzie znajduje się ciekawa pozycja właśnie dla Państwa. Mianowicie, jeśli ktoś wejdzie na tę stronę i zapisze się do naszego newslettera, to nie dość, że będzie otrzymywał regularne informacje o naszych działaniach, to także może otrzymać elektroniczną wersję książki Teoria socjalizmu i kapitalizmu Hansa Hermana Hoppego, niemieckiego filozofa i ekonomisty. Jest to ta książka Hoppego, która jest akurat moją ulubioną, dlatego tym bardziej zachęcam do tego, żeby wejść na stronę dołączmises.pl, zapisać się do naszego newslettera i pobrać właśnie tę książkę i ją przeczytać. Jest to książka o tyle dla Hoppego nietypowa, ponieważ stanowi jedną spójną całość, a większość książek, które ukazały się w języku polskim, na przykład Demokracja, Bóg, który zawiódł, są zbiorami artykułów. I oczywiście taka forma książki ma jak najbardziej swoje uzasadnienie, też takie książki wydajemy, ale no, chcąc nie chcąc, zawsze zdarzają się jakieś powtórzenia, wprowadzanie tych samych wątków, co może być dla czytelnika nużące. Natomiast Teoria socjalizmu i kapitalizmu stanowi jedną całość. Powstało ona w dość specyficznych okolicznościach, mianowicie Hoppe został zaproszony o wygłoszenie cyklu wykładów dla studentów na temat właśnie porównywania różnych systemów ekonomicznych i przygotował notatki do tych wykładów i z tych notatek rozbudowanych stworzył książkę, która na szczęście się ukazała. Ukazała się już dość dawno, bo w 1989 roku, ale nie straciła na aktualności, wręcz można powiedzieć, że ta książka może pokazywać, jak potężną bronią jest dobra teoria ekonomiczna, ponieważ ona potrafi przewidywać zagadnienia nawet i do 30 lat do przodu. Co znajduje się w tej książce takiego wartego uwagi? Pierwsza część książki to przede wszystkim typologia różnych systemów socjalistycznych, od socjalizmu typu sowieckiego, z którym już praktycznie na świecie nie mamy do czynienia, po inne formy socjalizmu, takie jak socjalizm socjaldemokratyczny, socjalizm konserwatywny, czy socjalizm inżynierii społecznej. I patrząc na te modele ustrojowe, gospodarcze, w których obecnie żyjemy i działamy, to możemy w nich znaleźć wiele z tych elementów opisanych przez Hoppego. A Hoppe tworzy pewne, można powiedzieć, takie typy idealne i wskazuje, jakiego rodzaju interwencje będą w tego typie socjalizmu podejmowane i jakie będą ich ekonomiczne czy społeczne skutki. Więc to jest ta pierwsza część książki, powiedzmy z pierwszej części tytułu Teoria socjalizmu, ale jest to też teoria kapitalizmu. Dlatego też druga część książki jest poświęcona systemowi kapitalistycznemu i jego uzasadnieniu moralnemu. Tutaj Hoppe był to jeden z pierwszych tekstów, gdzie rozwijał stworzoną przez siebie tak zwaną etykę argumentacji, czyli taki nowatorski sposób uzasadnienia libertariańskiej filozofii politycznej, który wywołał wielkie poruszenie w libertariańskim świadku filozoficznym. Do dzisiaj jest to propozycja dyskutowana, ma swoich gorących zwolenników, jak i przeciwników. A oprócz tego uzasadnienia moralnego, Hoppe rozprawia się też z najważniejszymi zarzutami, jakie są kierowane wobec gospodarki kapitalistycznej, więc jest tutaj rozdział poświęcony teorii monopolu i jest rozdział poświęcony teorii dóbr publicznych. Więc dzięki lekturze tej książki będą Państwo z pewnością mogli lepiej odpowiadać na trudne pytania ze strony waszych etatystycznie zorientowanych przyjaciół, którzy chcieliby wam pokazać, że jednak system kapitalistyczny nie może sobie z wieloma problemami poradzić. Hoppe przedstawia te dobre argumenty, że chyba jednak jest w stanie sobie poradzić z tym wszystkim dużo lepiej niż twory państwowe zorganizowane według różnych reguł, tak jak różne typy socjalizmu wyróżnił. Dlatego też po raz kolejny namawiam do tego, żeby wejść na stronę dołączmises.pl, zapisać się na nasz newsletter i pobrać tę książkę.
W ogóle na nasz newsletter warto się zapisać, no, nie tylko przy okazji tego, że można pobrać książkę, ale no, sami Państwo wiedzą, że czasy teraz, powiedzmy, bardzo dynamiczne, jeśli chodzi o takie sprawy jak dostęp do mediów społecznościowych czy tworzenie jakichś alternatywnych form komunikacji ze swoimi sympatykami. My już od kilku lat staramy się powiększać naszą bazę mailingową, żeby w razie jakichś niespodziewanych wypadków mieć do jak najszerszego grona naszych sympatyków bezpośredni dostęp. Więc także z tego względu zachęcam do tego, żeby nie zwlekać i na nasz newsletter się zapisać. Nie dość, że wiedzą Państwo wtedy doskonale, co się u nas dzieje, jakie mamy nowe pomysły, co nowego wydajemy, jakie nowe filmy nagraliśmy, to także jest to pewne ubezpieczenie, że w razie gdyby jakieś inne kanały komunikacji z nami, z których Państwo korzystają, zniknęły dziwnym trafem, to będziemy mieli dalej ze sobą kontakt. Jeśli oczywiście wolą Państwo książkę w wersji papierowej, taką jak tutaj trzymam, to cały czas jest ona dostępna do zakupu w naszym sklepie, ale oczywiście najpierw można wypróbować, przeczytać książkę w wersji elektronicznej. Dodam też, że książka naprawdę nie jest długa, jak na zwłaszcza ten zasób informacji, które ze sobą niesie, bo jest to jedynie około 220 stron, co jak na pozycje, które my wydajemy, jest naprawdę jedną z tych cieńszych, a mimo tego naprawdę bardzo dobrze się zapisała w historii książek z myśli austriackiej szkoły ekonomii. Dołącz mi ses.pl i do usłyszenia wkrótce. Dziękuję.